Zaraz zaczniesz umierać w strasznych cierpieniach i obiecuję ci, że uda ci się skończyć to, co zacząłeś. Pomóżcie mi, dzieciaczki! O, to brzmi, jakby w kominie utknęła jakaś małpa ze sraczką. Masz okazję słyszeć, mój chłopcze, głos świętego Mikołaja we własnej osobie. Mam w worku masę prezentów, a jeśli chcesz jakiś dostać, to mnie lepiej stąd wyciągnie! Co to jest? Do diabła! Orzesz kuźnie, aż do Dzięki, chłopcze, za uratowanie mnie i zlikwidowanie gwiazdki raz na zawsze. Świetne miejsce do przesiadywania, co? Ej, twój dach? Ej, koleś, chyba ci palma odbiła. My, bociany, przesiadujemy na tym dachu już od 8 pokoleń. Więc wsadź swój pomarańczowy tyłek do swej latającej chochli i wynocha! Spadaj, szczerbaku! Za kogo ty się w ogóle uważasz? Idź, rozbij se jaja i usmaż omlet. Róż dupę, ptasi muszczku. Ostatni gostek, który nazwał mnie ptasim muszczkiem, skończył na dnie rzeki z kowadłem na głowie zamiast kapelusza. Tak, wracaj do mamuśki, żeby ci pieluchę wymieniła! Ho, ho! To chyba niezdrowo pracować w takim wielkim odkurzaczu. A żebyś wiedział, cholera. Długi dzień pracy, nie płacą nadgodzin i zawsze ci w oczy wieje. Jeju, ale ma pan świetny strój roboczy. A te buty? Włoskie pewnie, co? Jakiej firmy? Buty? Jezu, tak, pogadajmy o butach. 50 kilo każdy. Niełatwo w nich chodzić, wierz mi. Może chciałby pan troszkę masażu? A kopa w dupę chciałbyś dostać, chłopczyku? Mówię tylko, że pewnie stopy pana bolą. A trochę masażu stóp jeszcze nikomu nie zaszkodziło, co? Tego niech będzie. To mi dobrze zrobi na odciski.
Naprawdę mi przykro, nie chciałem pana uszkodzić. Oh.